21 poprzednich edycji zabrzeńskich targów edukacyjnych, szkolne prezentacje odbyło się w innych okolicznościach. Targi odwiedzane były przez dużą liczbę uczniów, którzy stojąc przed wyborem nowej szkoły, mieli okazję zapoznać się z ofertą zabrzeńskich placówek oświatowych. 22 edycja szkolnych prezentacji z uwagi na okoliczności odbywa się w nieco innej niż dotychczas odsłonie. W dzisiejszym trudnym czasie Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu, nasze centrum, czyli Centrum Kształcenia Praktycznego Ustawicznego w Zabrzu oraz redakcja telewizji Zabrze, Centrum Informacji Kulturalnej. Jako organizatorzy Zabrzeńskich Targów Edukacji 22 edycji szkolnych prezentacji, które jak co roku odbywają się pod honorowym patronatem pani dr Małgorzaty Mańki-Szuli, prezydenta miasta Zabrze, podjęli próbę przedstawienia uczniom kończącym naukę w 8 klasach szkół podstawowych, którzy są zainteresowani problemem wyboru dalszej ścieżki kariery, ich rodzicom, podjęli próbę przedstawienia oferty zabrzeńskich szkół ponadpodstawowych. W tym roku po raz pierwszy zabrzeńskie targi edukacyjne, szkolne prezentacje zostały przeniesione do przestrzeni wirtualnej, którą użyczyła nam wcześniej telewizja Zabrze. Liczymy na to, że młodzież będzie miała pełną ofertę edukacyjną zabrzeńskich szkół ponadpodstawowych, że dokonają właściwych wyborów. I choć wersja tradycyjna targów w tym roku nie mogła zostać zrealizowana, placówkom nie zabrakło inwencji, by przedstawić swoją ofertę i wachlarz naukowych możliwości online. Filmiki prezentujące ofertę poszczególnych szkół przygotowane zostały we współpracy z telewizją Zabrze. Wiadomo, że sytuacja jest taka, że nie ma mowy o tym, żeby można się było bezpośrednio zaprezentować. Musieliśmy zrezygnować nie tylko z targów edukacji, ale także takiego naszego sztandarowego dnia otwartego. No i zastanawialiśmy się, jak się zaprezentować, czy zrobić film z dawnych materiałów. I wpadliśmy na pomysł, że w zasadzie trzeba zrobić tak, jak sytuacja na to pozwala. Czyli jeśli mamy teraz szkołę zdalną, to zróbmy tę prezentację też w taki sposób zdalny. I tak narodził się pomysł, żeby się zaprezentować na platformie, która jest naszą roboczą platformą, czyli na Teamsie. Przygotowaliśmy taki spontaniczny scenariusz i w zasadzie można powiedzieć, że tak powstał nasz filmik. Nasza szkoła przygotowała na tegoroczne targi edukacyjne ofertę wirtualnego spaceru po naszej szkole. Nie możemy się w tej chwili spotkać tutaj na żywo w budynku szkoły, chociaż serdecznie do tego zapraszam, ale możemy poprzez ten spacer jakby dotknąć tych pracowni, w których mogą się uczniowie uczyć w następnych latach i uczą się obecni uczniowie zespołu szkół numer 10. Taki wirtualny spacer ma przybliżyć możliwości szkoły, ma przybliżyć też patrona, którym jest profesor Groszkowski. Pokazuje też motto naszej szkoły. Także myślę, że to jest ciekawe, nowe doświadczenie dla nas wszystkich. Coraz częściej media społecznościowe są tym elementem przekazywania informacji. Wspólnie się tego uczymy. Cieszymy się, że taka możliwość została nam dana, pokazywania też szkoły. Do skorzystania z internetowej formy szkolnych prezentacji zachęcają uczniów nie tylko dyrektorzy placówek oświatowych, ale również władze miasta. Drodzy uczniowie, już niedługo podejmować będziecie decyzję o dalszej ścieżce swojej edukacji. Zawsze spotykaliśmy się na hali Mosiru, gdzie przyglądaliście się naszym zabrzeńskim placówkom oświatowym, gdzie analizowaliście możliwości naszych zabrzeńskich szkół. Tym razem ze względu na pandemię jest to niemożliwe, ale proponujemy Wam inne możliwości. Myślę, że tym razem za przyczyną internetu możecie również prześledzić nasze zabrzańskie szkoły. Zapraszam do analizy, zapraszam do podejmowania decyzji. Jestem przekonana, że wybierzecie dla siebie najlepsze rozwiązania. Trzymamy za Was kciuki. Życzę wszystkiego, co najpiękniejsze. Szkolne prezentacje można obejrzeć na stronie internetowej telewizji Zabrze.